Jaki jest najbardziej podstawowy błąd, który możemy popełnić tworząc aplikację w Reakcie? Może jest to niepoprawne użycie hooka use effect, albo pominięcie propsa key przy renderowaniu list. Otóż nic z tych rzeczy. Jest to coś dużo bardziej podstawowego. Jest to błąd tak podstawowy, że często jest on pomijany przez osoby, które na co dzień programują w Reakcie. Serio, spotykam się z tym błędem cały czas. Czy to w codziennej pracy, czy w kodzie, który wysyłacie nam do Code Review. I w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, co to za błąd, jak go unikać, albo gdy już wystąpi, jak go poprawić. A wszystko to na praktycznym przykładzie. Poprawimy ten błąd w projekcie, którego kod dostaliśmy od naszego widza. Ja nazywam się Kasper Sokołowski i wraz z Filipem na kanale Jak Zacząć Programować pomagamy Ci stawiać pierwsze kroki w świecie IT. Jeśli podoba Ci się to, co tutaj robimy, to zostaw nam subskrypcję i daj łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki temu będzie on mógł dotrzeć do większej ilości ludzi. Serdecznie za to dziękuję i zapraszam na odcinek. Wyjaśnienie najbardziej podstawowego błędu w Reakcie rozpoczniemy od rzutu oka na stronę React Dev, czyli na dokumentację Reacta. Znajdziemy tutaj sekcję Thinking in React, czyli inaczej myślenie w sposób reactowy. W tej sekcji możemy przeczytać, że when you build a user interface with React, you will first break it apart into pieces called components. Widzimy tutaj wskazówkę od twórców Reacta, która mówi nam, że gdy chcemy zaimplementować jakiś interfejs użytkownika przy użyciu Reacta, to powinniśmy najpierw projekt tego interfejsu, który otrzymamy na przykład od grafika, podzielić na pojedyncze małe kawałki zwane komponentami. Najpierw powinniśmy ustalić, jakich komponentów potrzebujemy do zbudowania danego interfejsu, potem musimy je zaimplementować, a następnie połączyć je w całość i zbudować odpowiednią hierarchię komponentów, która będzie reprezentować nasz interfejs użytkownika. I właśnie już na tym wczesnym etapie podziału projektu graficznego na poszczególne komponenty reactowe wiele osób popełnia błąd. Błąd ten polega na niedostatecznym podziale tego projektu na małe komponenty reactowe. I moim zdaniem to jest właśnie najpoważniejszy błąd, jaki możemy popełnić, budując interfejsy użytkownika przy pomocy Reacta, ale też każdego innego frameworka komponentowego, chociażby Angulara czy Vue. I dlaczego błąd ten jest taki poważny? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy sobie na początku, co daje nam budowanie interfejsów użytkownika przy pomocy komponentów. Po pierwsze, małe komponenty łatwiej zrozumieć. Dużo przyjemniej pracuje się z małymi komponentami. Łatwiej je zrozumieć i rozwijać bez wprowadzania błędów. Po drugie, komponenty są reużywalne. Możemy stworzyć jakiś komponent i gdy za jakiś czas będziemy go potrzebować w innym miejscu, to po prostu go tam użyjemy. Nie musimy implementować go ponownie. Jeśli będziemy potrzebowali zmienić coś w działaniu tego komponentu, to wystarczy, że zmienimy kod tylko w jednym miejscu i już. Zmiany zostaną zaaplikowane we wszystkich miejscach, w których tego komponentu używamy. I po trzecie, komponenty wprowadzają warstwę abstrakcji. Wiem, trudne słowo, ale już wyjaśniam. Wyobraźmy sobie, że tworzymy komponent logo, który składa się tylko z jednego tagu img oraz styli. Już na pierwszy rzut oka na ten komponent widzimy, o co w nim chodzi. Komponent nazywa się logo, więc pewnie tag img załącza obrazek, który jest logotypem. Gdybyśmy nie stworzyli nowego, oddzielnego komponentu, tylko dodali logo jako zwykły tag img w kodzie strony, to trudno by nam się było połapać, co ten tag img tak naprawdę reprezentuje. Na stronie może być przecież mnóstwo różnych obrazków. Mając komponent logo, wszystko staje się jasne. Argumentów za komponentami znalazłoby się pewnie jeszcze trochę więcej, ale moim zdaniem te trzy są najbardziej istotne. Podsumowując, kod komponentowy jest łatwy w dalszym utrzymaniu, rozwoju i zrozumieniu. Jeżeli nie stosujemy odpowiedniego podziału na komponenty, to nasz kod traci wszystkie te cechy i właśnie dlatego nieodpowiedni podział na komponenty jest moim zdaniem najpoważniejszym błędem. Ogólna zasada jest taka, że komponenty w Reakcie powinny być jak najmniejsze. Powinny robić tylko jedną rzecz, ale za to robić ją dobrze, a ich kod powinien być możliwie jak najkrótszy. W aplikacjach reactowych komponentów powinniśmy tworzyć bardzo dużo. Jeżeli jakiś kawałek kodu można wyodrębnić jako oddzielny komponent, to powinniśmy to zrobić. Nawet jeśli w danym momencie tego komponentu używamy tylko raz w jednym miejscu. Kto wie, wraz z rozwojem naszej aplikacji może się okazać, że komponentu tego potrzebujemy gdzieś w innym miejscu. Niestety porady te są dość ogólne i trochę rozmyte. Nie ma jednej ogólnej zasady, która mówiłaby nam, jak duże albo jak małe powinny być komponenty w Reakcie. Dlatego umiejętność podziału projektów interfejsów graficznych na pojedyncze komponenty trzeba ćwiczyć. I w dalszej części odcinka, na przykładzie kodu, jaki otrzymaliśmy od Sławka do Code Review, pokażę Wam, jak moglibyśmy to zrobić.
Sławek wziął na tapet zadanie z Frontend Mentor. Jest to taka strona, na której można znaleźć różne frontendowe zadanka do nauki. Serdecznie tę stronę polecamy. Link do niej znajdziecie w opisie. W tym konkretnym zadaniu chodzi o to, aby zaimplementować skracacz linków. Zadanie to składa się z części frontendowej, jak i z backendowej. My naturalnie skupimy się tylko na froncie. Projekt Sławka napisany jest przy pomocy Reacta, TypeScriptu oraz CSS Modules. I jeśli jeszcze nie znasz TypeScriptu albo CSS Modules, to bez obaw. Ich znajomość nie jest konieczna, aby wyciągnąć wartość z dalszej części odcinka. No dobra, to możemy zaczynać. Po lewej stronie ekranu widzisz Visual Studio Code z kodem aplikacji, a po prawej stronie przeglądarkę, w której ten kod uruchamiam. W tle cały czas chodzi Vite, który przebudowuje aplikację w trakcie wprowadzania do niej zmian, także możemy skorzystać z funkcji Live Reload i wszystkie zmiany, które będziemy wprowadzać, będą od razu widoczne po prawej stronie. Dobrze, to najpierw zobaczmy, jak ta aplikacja działa. Skróćmy sobie jakiś link, wpiszmy tutaj, jak zacząć programować. Dobrze, wpisaliśmy, jak zacząć programować, kliknęliśmy Shorten It, no i tutaj na dole pojawił nam się skrócony link. I to jest w skrócie, jak ta aplikacja działa. Podajemy jej jakiś adres URL, klikamy Shorten It i dostajemy skrócony link. Jeżeli wpiszemy kolejny link, na przykład youtube.com, to pojawi nam się on tutaj poniżej. Dobrze, przejdźmy więc do kodu. Zobaczmy sobie pierwszy plik, plik startowy app.tsx. No i tutaj w tym pliku wszystko jeszcze wygląda jak najbardziej w porządku. Sławek w swoim projekcie używa React Routera i te komponenty browser, router, roots, root i tak dalej pochodzą właśnie z React Routera. I jeżeli nie znacie React Routera, to nie ma problemu, tym nie musimy się przejmować. Nas interesuje to, że gdy wejdziemy na localhost 5.1.7.3, czyli na adres, na którym chodzi aplikacja, to wyrenderowane zostaną te komponenty tutaj od linii 18 do 26. No i tutaj w tym pliku wszystko jest jeszcze jak najbardziej w porządku, no bo zobaczmy, jakie mamy komponenty. Mamy navbar, jeżeli tutaj przeskrolujemy do góry, no to faktycznie mamy navbar, czyli ten pasek z nawigacją. Potem mamy hero. Hero to jest taka zwyczajowa nazwa dla komponentów, które wyświetlają obrazek, taki ładny obrazek, który widzimy po wejściu na stronę i jakiś tekst. I tutaj jest wszystko ok. Potem mamy Context Provider, URL Shortener Provider to jest Context Provider, który pozwala nam dostać się do pewnych danych w dwóch komponentach. Shortener i Content. No i właśnie tutaj pojawia się drobny problem. Context Provider jest użyty jak najbardziej poprawnie, tutaj nie ma żadnego problemu, ale zobaczcie, że tutaj niżej widzimy footer, a footer po prawej stronie znajduje się dopiero tutaj, czyli tu, shortly i tak dalej. Oznacza to, że cała ta sekcja strony, od tego formularza, w którym podajemy URL, poprzez listę poszczególnych adresów już skróconych, tą sekcję tutaj z różnymi featureami naszej aplikacji oraz tą fioletową sekcją, opisana została tylko dwoma komponentami. I to moim zdaniem jest problem i na pierwszy rzut oka już widzę, że można by tutaj dokonać trochę głębszego podziału. Przejdźmy więc do komponentu content i zobaczmy, jak jest zbudowany. Dobrze, przewinijmy jeszcze sobie tę stronę, żeby wszystko troszeczkę lepiej widzieć. O, ustawmy to w taki sposób. No i mamy nasz komponent content. Na początku mamy różne hooki oraz funkcje, które używane są do obsługi kliknięć. Nimi na razie się nie będziemy zajmować, ale zobaczcie tutaj poniżej. Najpierw mamy sekcję i ta sekcja odnosi się do URLs Array. I w URLs Array znajdują się poszczególne adresy URL, które skróciliśmy. W tym przypadku jest to jak zacząć programować.pl i youtube.com, czyli ta sekcja tutaj od linii 48 aż do linii 76 zajmuje się renderowaniem tego tutaj kawałeczka, czyli listy skróconych adresów URL. Ok, ale to niestety jeszcze nie jest koniec, bo zobaczcie, że w komponencie content znajduje się też ten div, który zaczyna się w linii 77, a kończy w 83. I w nagłówku w tym divie możemy przeczytać Advanced Statistics, czyli dokładnie to, co widzimy tutaj. Czyli w komponencie content już mamy dwie rzeczy. Mamy listę adresów URL oraz ten nagłówek, a poniżej niego jeszcze ten taki tekst dodatkowy. I moim zdaniem cały ten kawałek kodu od 77 do 83 powinien zostać wyniesiony jako oddzielny komponent. I zaraz się tym zajmiemy, ale wróćmy jeszcze do analizowania komponentu content. No bo poniżej tego Advanced Statistics mamy jeszcze te trzy boksy.
Brand Recognition, Detailed Records i Fully Customizable. Zobaczcie, że wszystkie te elementy znajdziemy tutaj po lewej stronie. Najpierw mamy Brand Recognition, o tutaj, pierwszy content element, potem mamy Details Records, kolejny tutaj komponent i na końcu content element numer 3, Fully Customizable. I tutaj zobaczcie, że już podział na komponenty jest troszeczkę lepszy, bo mamy pojedynczy komponent reprezentujący taki jeden boksik, aczkolwiek jego nazwa nie jest najlepsza i pewnie powinniśmy ją zmienić. Ale to jeszcze nie wszystko w content, no bo na samym końcu mamy też o tutaj tą sekcję reprezentującą ten kawałek Boost Your Link Today. Tak, i to wszystko w jednym komponencie. I moim zdaniem jest to troszeczkę za dużo. Powinniśmy komponent content troszeczkę podzielić. Ja wyodrębniłbym następujące komponenty. Najpierw komponent reprezentujący listę skróconych adresów URL, potem komponent reprezentujący taką sekcję z nagłówkiem i z tekstem dodatkowym, potem komponent z tymi boksami, a w tym komponencie poszczególne boksy i później jeszcze jeden komponent z taką sekcją z ładnym tłem. I właśnie teraz to sobie zrobimy i rozpoczniemy od najprostszego komponentu, czyli od komponentu, który reprezentuje nam tutaj tą sekcję z tytułem. Komponenty w aplikacji Sławka znajdują się w katalogu Components. O tutaj mamy button, content, content element, footer i tak dalej, dlatego to właśnie w tym miejscu umieścimy nowy komponent. Nazwiemy go heading section, czyli sekcja nagłówkowa. Tematem tego odcinka jest podział na komponenty, więc pozwólcie, że ja teraz szybciutko zaimplementuję ten komponent. Plan będzie taki. Wezmę po prostu te tagi JSX-owe, które mnie interesują, wyjmę je z komponentu content, umieszczę je w plikach reprezentujących nowy komponent, a następnie przeniosę jeszcze style CSS modules, tak aby nasza aplikacja cały czas działała. I gdy już to zrobię, to do Was wrócę. Teraz przyspieszę trochę i stworzę te komponenty. Dobrze, komponent heading section jest już gotowy. Teraz możemy go po prostu użyć w content. Wróćmy więc do content i w miejscu, z którego wyciąłem ciało tego komponentu, wpiszmy po prostu heading section. Ja używam tutaj autoimportera, dlatego wystarczyło, że wpisałem heading section i wszystko automatycznie się dodało. Dobrze, heading section pojawiło się z powrotem po prawej stronie i nasz kod zaczął znowu działać. Dobrze, jest już trochę lepiej, ale z komponentu content moglibyśmy wydzielić jeszcze troszeczkę więcej komponentów. Teraz wydzielimy sobie tę sekcję, w której mamy poszczególne funkcje naszej aplikacji. Komponent ten nazwę Benefits i w nim umieszczę te trzy boksy Brand Recognition, Detailed Records i Fully Customizable. I tak jak poprzednio, zbuduję teraz nowy komponent i za momencik do Was wracam. Dobrze, komponent mamy zbudowany, teraz możemy go użyć w content. Ok, i jak widzicie, nasza aplikacja cały czas działa, wszystko wygląda dokładnie tak jak poprzednio. Rzućmy sobie teraz okiem na komponent Benefits TSX, który przed momentem zbudowałem. Zobaczcie, że mamy tutaj tak naprawdę trzy powtarzalne sekcje, które reprezentują poszczególne boksy. Content element tutaj, content element tutaj oraz trzeci content element tutaj. I moim zdaniem wypadałoby zamienić nazwę content element na benefit, bo te boksy reprezentują nam nie jakiś generyczny content element, tylko właśnie pojedynczy benefit, który dostajemy dzięki korzystaniu z aplikacji Sławka. Content element to taka dość słaba nazwa, która mogłaby tak naprawdę być użyta do wszystkiego na stronie internetowej, no bo ostatecznie na stronie internetowej mamy no content. Dlatego teraz zmienię nazwę komponentu na benefit.
OK. Wszystko z powrotem działa. W naszym komponencie Benefits mamy 3 poszczególne komponenty Benefit. I teraz oczywiście ten komponent można by dalej refaktorować, dalej go poprawiać i na przykład zamiast renderować poszczególne benefity pod sobą, jeden, drugi, trzeci, moglibyśmy na przykład dane o tych benefitach wynieść do jakiejś tablicy i wyrenderować poszczególne benefity używając mapa. Ale na razie zostawimy to tak jak jest. Moim zdaniem jest i tak już progres, więc wszystko jak na razie jest OK. Dobrze, wróćmy i dokończmy refaktoring komponentu content. Teraz zajmiemy się tutaj tą sekcją CTA. CTA, czyli Call to Action, to taka nazwa zwyczajowa na przyciski, które mają tak ładnie zachęcać użytkownika do kliknięcia, więc stworzymy komponent CTA Section, który będzie reprezentował tutaj nam tą tutaj sekcję z fioletowym tłem. Znowu stworzę nowy komponent i za momencik do Was wracam. OK, komponent mamy już gotowy, teraz wystarczy go użyć w Content TSX. OK, jak widzimy, nasza aplikacja cały czas działa, a kod komponentu Content znacząco się skrócił. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz czas na najtrudniejszy komponent na naszego final bossa dzisiaj, czyli na komponent z listą adresów URL. Będziemy musieli przenieść cały ten kod, który widzimy tutaj, oraz tutaj te hooki do oddzielnego komponentu, nazwiemy go URL z list. Dobra, to ja teraz przechodzę do roboty i wracam do Was zaraz, jak komponent będzie gotowy. Dobrze, i teraz nasz komponent URL list powinien być gotowy. On jest troszkę dłuższy, on ma w sobie trochę więcej logiki. Tutaj pewnie można by się pokusić o to, żeby niektóre funkcje wynieść poza komponent, na przykład obsługę tutaj kliknięcia w poszczególne przyciski, kliknięcia, usunięcia i tak dalej, ale to jest kolejny krok. Teraz wróćmy do content i użyjmy URL list. OK, i zobaczcie, że nasz kod działa i popatrzcie, jak kod komponentu content skrócił się. Z tych 140 prawie linii, które mieliśmy wcześniej, zrobiło nam się 19 i nasz kod jest dużo bardziej czytelny. Widzimy tutaj jakieś sekcje divy, ale później mamy poszczególne komponenty URLs lists, heading section, benefits, a potem CTA section tutaj. No i zobaczcie, że tak naprawdę ten komponent CTA section to możemy wynieść jeszcze wyżej, bo jeżeli zobaczymy, że w AppTSX komponentu content używamy tutaj, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym miejscu użyć naszego komponentu CTA section. OK, teraz mamy dwie sekcje CTA, ma to sens, więc jednej z nich możemy się pozbyć stąd, z content TSX, i nasz komponent content robi się coraz prostszy. Usuwamy też import, nie jest on nam już potrzebny. No i zobaczcie, że dzięki temu, że wyodrębniliśmy komponent CTA Section, bardzo łatwo było go nam przenieść z jednego miejsca w drugie. I jak już go wyodrębniliśmy, to nie musieliśmy w ogóle się przejmować kodem tego komponentu i tak dalej. Po prostu zaimportowałem go w innym miejscu i go tam użyłem. No dobra, ale jeszcze zrobimy sobie jedno uproszczenie, no bo zobaczcie, że komponent content teraz tak naprawdę dodaje nam tylko dwa elementy, czyli section oraz div, i renderuje nam te trzy poszczególne komponenty, czyli URLs list, heading section i benefits. Zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy komponentu content nie użyli, tylko wyrenderowali sobie te wszystkie trzy komponenty po prostu w AppTSX. Skopiuję je stąd. Komponent content na moment tutaj zakomentuje, aby się nie wyrenderował, a poniżej wypiszę nasze trzy komponenty. Oczywiście wszystkie z nich muszę zaimportować. OK. Zobaczcie, że nasz kod działa, ale nie do końca. Okazuje się, że komponent content pozycjonował nam poszczególne elementy, które w nim się znajdowały w poziomie, czyli dodawał im paddingi lewe i górne i dodawał takie ładne, lekko fioletowe tło. Czyli jednak musimy użyć naszego komponentu content, ale możemy zrobić to troszeczkę sprytniej.
komponenty te tutaj, które wpisałem poniżej, przekażemy sobie propsem children do komponentu content, czyli zrobimy mniej więcej tak. Komponent content sobie odkomentujemy i jako jego dzieci przekażemy te trzy komponenty. OK. To teraz musimy jeszcze użyć propsa children w komponencie content. Wracamy więc do content. No i tutaj odczytujemy props children i zamiast tych trzech komponentów po prostu używamy children. Tutaj widzimy, że TypeScript nam się denerwuje, widzimy błąd TypeScriptu, że children nie ma typu. Powinniśmy ten typ dołożyć, ale ten odcinek jest o podziale kodu na komponenty, więc na razie ten błąd TypeScriptu po prostu zignorujemy. To wszystko jest w porządku, nie musicie się tym przejmować. Usuwamy też importy, bo nie są nam już do niczego potrzebne. I w ten oto sposób mamy podzielony komponent content. Komponent content zajmuje się teraz tylko i wyłącznie dodawaniem styli, a wewnątrz siebie renderuje trzy inne komponenty. URLs list, heading section i benefits. Dodatkowo wynieśliśmy też komponent CTR section poza komponent content. Jest on tutaj. Dobrze, to zobaczcie teraz, jak wyglądał nasz kod wyjściowy, a jak wygląda nasz kod końcowy. Udało nam się znacząco skrócić kod komponentu content i znacząco go uprościć. Dodatkowo wyodrębniliśmy cztery nowe komponenty: URLs list, heading section, benefits i CTA section, których nazwy dużo lepiej oddają to, co w tych komponentach się dzieje i co te komponenty tak naprawdę robią. I to jest właśnie clue. Tak powinniśmy dzielić nasze interfejsy użytkownika na poszczególne komponenty. Te komponenty potem powinniśmy implementować w Reactie. Oczywiście taki podział pewnie nie jest idealny i jeszcze można by coś w nim poprawić, więc jeżeli macie jakieś sugestie poprawy tego kodu, to proszę dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie dowiem się, jakie macie na ten temat zdanie i jak wy podzielilibyście ten kod. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że taki odcinek teoretyczno-praktyczny wam się podobał. Jeżeli tak było, to zostawcie nam subskrypcję, jeżeli uważacie, że na tym kanale są treści, które was interesują. Napiszcie komentarz, dajcie lajka, czy wyślijcie ten film znajomym, którzy może chcieliby nauczyć się trochę o Reakcie. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo. Pa!